fajna. No. Czy są godni? Nie wiem. A zjadłabyś coś fajnego? No. Tak? No. A chciałabyś coś hipnotycznego do jedzenia? Chciałabym. Okej. Śpi! Rozluźniając się, odprężając, wchodząc jeszcze głębiej, jeszcze pełniej w stan relaksu, transu, rozluźnienia. Sznurek przyczepiony do sufitu. Utrzymujecie w całkowicie pełnej pozycji. Za moment, kiedy policzę od 1 do 3, zorientujesz się, że mam w swoim ręku jabłko. I kiedy otworzysz oczy i zobaczysz to jabłko, a ja spytam, kto z was miałby ochotę na jabłko, to podniesiesz rękę i powiesz, ja chcę. A gdy dostaniesz na ręki to jabłko, to dostaniesz się nim delektować. I będziesz twierdzić po pierwszym gryzie, że jest naprawdę wybitne, wyborne, niesamowite, że to najlepsze jabłko, jakie kiedykolwiek jadłaś. I pamiętając o tym, że jesteś uczestniczką przygody, przygoda ma to do siebie, że czasami świat jest dziwny. Czasami rzeczy nie są tym, czym się wydają, ale ty będziesz przekonana, że jest najpyszniejsze w swoim życiu jabłko. Kiwnij głową, że rozumiesz, akceptujesz, że się zgadzasz. Doskonale. Raz, dwa, trzy, otwórz oczy. O czym gadaliśmy? Czy ktoś z was ma ochotę na jabłko? Ja mogę. Tak, na pewno? Tak. Chcesz jabłko? Proszę bardzo. Jak smakuje? Bardzo dobre. Dobre, a widzisz, jakie to jest jabłko? Zielone. Zielone, ale to jest jakiś tam Cortland, Gala, czy jakiś inny Macintosh? Właśnie wiem. Dajcie wodę albo soku tam jest, komuś. Robili, moja babcia robiła takie, jak to się nazywało? Wiecie, jak ktoś? Zaraz. Antonówka. Nie, jak? Pigułka. Antonówka. Papierówka. Nie. Papierówka. Papierówka. Papierówka? Z dzieciństwa. Z papierówka z dzieciństwa. Ze smacznego. Z czego się śmiejesz? No właśnie. A w ogóle lubisz owoce? Lubię, bardzo lubię. Jakie owoce lubisz najbardziej? Jabłko. Chyba jabłko. Śpi. To jest najtrudniejszy moment. Ta sugestia zostanie zdjęta, kiedy policzę od 1 do 3. Kiedy policzę od 1 do 3, otworzysz oczy i ta sugestia, jak i wszystkie inne sugestie, zostają zdjęte. Natomiast sytuacja, którą zastaniesz, w momencie, kiedy zorientujesz się, co tak naprawdę się wydarzyło, będzie cię niesamowicie bawić, dając ci zrozumienie pełnej potęgi twojego umysłu i pełnej potęgi twojej podświadomości. Dając ci zrozumienie, jak wielki, niesamowity umysł, jak potężną wyobraźnię i fantazję posiadasz. Kiwnij głową, że rozumiesz, akceptujesz, że się zgadzasz. Doskonale. Raz, dwa, trzy, sugestie zniesione, otwórz oczy. Dobrze. Mamy chusteczkę. Mamy chusteczkę? Chcesz pójść do łazienki? Nie. Nie, po prostu chusteczkę. No, to było takie dobre. Czujemy stąd. Wierzyciela, i wiecie co? Ja jadłam przecież cebulę, nienawidzę cebuli. Ja zawsze wybieram cebuli ze wszystkiego, ja nie mogę. Jak to się stało? No ja nie wiem, jak to się stało. Nie mogę. A wiesz, jak się zajadałam? Takie różne. Cóż ja, to jest moje gryzy są. Nie macie. Ale numer. Papierówka. Babciu. Dzieciństwo. Wiesz, czy byś tak śmiał? Przepraszam. Ja nienawidzę cebuli.